jesteście, zapraszam was na kolejny filmik. Hej! Słuchajcie, po zimie w końcu posprzątaliśmy nasz domek. Jak się wam podoba, to dajcie łapki w górę, a ja idę do Marcelka. Hejka, Marcelek! Hej! A few minutes later. Tata, co ty tam robisz? A, wiecie, muszę tam naprawić ten halogen, bo coś nie działa, no. Aha, okej, tylko uważaj, nie spadnij. No właśnie! Spoko, nie spadnę, no, luz. No to okej. Uważaj na siebie, pa! 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 A ty uważaj, bo spadniesz. Poczekaj chwilę, to potrzymam drabinę. Spoko, dam sobie radę, no. Iść tam zanieść dziecią tą słupkę. Dam radę, spoko. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Dobra, już mało mi zostało. Muszę naprawić to światełko, żeby się siło, no. Chodźcie na zupkę! Ale fajnie, co? No, super jest! Pyszna? No, no to smacznego, ja idę. Okej. A few moments later. No nie no, trochę ciepło, jakieś owady. Co to mi tu lata, no? A co to było? To Marcek, tady szybko! Szybko idziemy! Szybko! Mariusz! Pewnie spadł! Tata! Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Mariusz, nic ci nie jest! Mariusz! Kto? Tata! Jak? O nie! Ja nie mogę, mówiłam, poczekaj! Tata! O, jak? Kiedy? Hej! Hej! Tu! Chodźcie szybko do domu, bo wieje. Chodź, Mariusz, chodź! Chodź! No chodź! Kto? Kto? Chodź do domu, szybko! Kto? A few moments later. Nic nie jest? Tata! Ale mnie czacha nawala! Mama, to ci na pewno nic nie jest, bo tak dziwnie gada, dziwnie się zachowuje. Co? Jaki tata? Co? Normalnie nawijam, o co ci chodzi? Lenka, ten upadek mógł być niebezpieczny, musimy tacie zadać kilka pytań. Co? Jakie pytania? O co biega? Co wy z tym tatą? Oszaleliście? Czekaj, spokojnie. Jak masz na imię? No. O co wam chodzi? No. Do wariatów? No Kamil, no jak mam na imię? Kamil, no co wy, no? Mariusz masz na imię! Co jeszcze? Tak, Mariusz! No. Spokojnie, dzieci. Drugie pytanie. Skoncentruj się i powiedz, ile masz lat? No ile? No. Co wy jest mnie głupka robicie, no? 16 lat, no! Kamil jestem, no wiecie co? Siora, no co ty? Odwaliło ci? Mariusz! Mariusz, no co ty? Ty masz na imię Mariusz, jesteś moim mężem, jesteś dużo starszy. Co? Chyba sobie żarty robisz. Ja na statek bym się z taką starą babą ożenił. Jak mogłeś? Starą babą? No i mamuśka ma za swoje, no. Takich żartów głupi się nie robi, no. Tata, co ty gadasz? Oszalałeś, obraziłeś mamusię, a wcale nie jesteś od niej młodszy i jesteś naszym tatą. Co? Siora, weź przestań, oszalałaś! To siora! Nie, w ogóle, robicie ze mnie jakiegoś wariata! Spadówę robię stąd, w ogóle wygląda jak stary dziad! Już mnie mniej głowa boli! Narka! Ziemalki! Dzieci, jest nieciekawie. Tata stracił pamięć i stał się zbuntowanym nastolatkiem! Co? O nie, jak my z nim wytrzymamy? Nie, no damy sobie radę. Musimy przywrócić mu pamięć. Ale jak to zrobić? No słuchajcie, musi zacząć robić te rzeczy, które robił wcześniej, jako wasz tata. Super pomysł! Działamy! Tak!
już! Mariusz, wyrzuć te śmieci w kółko, tylko grasz i grasz! Mamuśka, weź przestań! Mariusz! Do mnie mówić, nie mam czasu, nie widzę, zajęty jestem mocno, no. No dobra, niech ci będzie Kamil, nieważne. Po prostu wyrzuć te śmieci i skończ grać, bo w końcu tą konsolę to sprzedam. No dobra, mamuśka, przestań zrzędzić, save'a zrobię i wyrzuć te śmieci, no już, już. No kończ już to granie i wynoś śmieci. Dobra, idę. Tylko kręci, ja sobie pokaż, jak można, ja ciebie, no. Mam pomysł. Siona, holo! No nie, teraz znowu świruję. Tata, ogarnij się, nie jestem twoją siostrą, tylko córką. A ta znowu swoje, za głupi prak myśli. Co ty gadasz za głupoty? Otwórz mi kosz, szybko! A po co? Pata. Jestem twoim starszym bratem i rozkazuję ci, otwórz ten kosz w tej chwili, już! No dobra, jeju! Ale ten tato szaleje. Ale wolno chodzisz, wiesz co? No obraźnij się. Czekam! Tata, co ty w ogóle kombinujesz? Lepiej się odsuń, młoda, bo będę rzucał! Tu masz rację, lepiej ucieknę. Tak! Za 3 punkty, mordo! Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know this time. Tata, pomożesz mi w tym zadaniu z matematyki, zobacz. Przestań, Siona, z tym jakimś prankiem. No nie, no przypomnij sobie, jesteś moim tatą, a nie bratem. Weź przestań, jestem Kamil. Ogarnij się, dobra? No dobra, Kamil, pomóż mi w tym zadaniu! Weź mi to sprzed oczu, no, nie pomogę ci! No nie, bo powiem mamie, żeby sprzedała tą konsolę! O ty cwaniaro! No dobra, dawaj, pomogę ci w zadaniu. No, przy tym piątym, widzisz? Piąty. Tata, co za ciekawie, Kamil? Co ty? Jak ty to zrobiłeś? Co? No zobacz, to jest źle! Co ty w ogóle, jak to podzieliłeś? Masakra! A wiesz co, to nie pomogę ci, nie. Ja ciebie mózgi się psuję od tych gier! Jak masz mi źle pomagać, to ja już sobie idę. No to sobie idź. No nie, z tym tatą się nie da wytrzymać! Pomóżcie, dajcie dużo łapek w górę, żeby wrócić do normalności. Tak! Ha! Kolejny level. Rządzę. Kółko odpadło! Tata! No, siema, mordo! Aha, od 22 się zbieracie na tym skateparku. No pewnie, że będę, spoko, urwę się z chaty. Luz, nie? Tata! Kółko mi odpadło! O, tam jest! Tata! Mamy się kółko! Ej, młody, no! Co by to obchodzi? Ja tu gram z telefon! Tata! Stary, nie, mordo, to ja nie jestem jego tatą, nie, to jakiś, jest, ten mój młodszy brat. A Maruci, no, nara, tu się oddzwonię. O co chodzi? Zamontujesz mi. Co? Weź, się tym nie robić. Masz, idź stąd. Bo będzie mi smutno i będę płakał. Dobra, przestań, już dobra, idę do ciebie, tylko nie licz. Tata, super, że mi naprawić rowerek. Co was naszło z tym prankiem jakimś głupim? Jestem twoim starszym bratem przecież, nie? Młody, nie denerwuj mnie. Dawaj ten rowerek, naprawiam i nie mów do mnie tato. Tata, jak tam jest gotowe? Gotowe! Jestem Kamil, a nie jakiś tata, no. Masz, młody, jedź. To kółko jest zepsymontowane! Odpadło! Przykręciłem! To o to chodzi! Już, młody, jedź sobie na rara! Nie.
Marcelek, masakra, jestem tatą nastolatkiem. No właśnie, jest taki niefajny, dokucza nam. Dokładnie, Marcelek, mam nadzieję, że tata wkrótce wróci do normy. Jadzie tata, no! Tata, przestań być już tym nastolatkiem, wystraszyłeś nas. To wy przestańcie z tym swoim głupim prankiem. Tata. Jestem Kamil, wasz starszy brat, no. Zrozumiano? Ten Kamil jest okropny, nie lubię go. To znaczy ten jakby tata? Mamusia! Co się stało? Z tatą nie da się wytrzymać. Cały czas nam dokucza, nie pomaga nam i nas straszy. Mówiłam, że... Właśnie. Naprawdę ciężko z nim wytrzymać, ale wiecie co? Idźcie umyć rączki. Mam coś dla was na poprawę humoru, a potem coś wymyślimy. Okej. Okej, rączki umyte, jesteśmy! No to czas na niespodziankę! Wow, ale super! Co? Znalazła mnie na tych metod ekipy! Już znalazłam! Super! Lepiej już z humorkiem? Tak, możemy zjeść! To chodźcie, zjedzcie sobie. Spokojnie, coś musimy wymyśleć z tym tatą. Mniam, mniam, truskawkowy i jeszcze strzelają! Taka pyszna polewa. Wystraszyłem te bąki. Teraz sobie pogram. Co wy macie? No do ekipy? Skąd? Jak się mam udało wam kupić? Ja też chcę, no! Ej. Co ty? Nie mam mowy, nie. Dawaj, siona, no! Nie. Dawaj, no! Nie. Ej, no! Ja też chcę, no! Młody, to dawaj to! Nie! Ja też chcę, no! Mama! Kupię kupsa! Kupiłaś lody, a mi nie? A właśnie, że kupiłam! I nawet dostaniesz, ale pod jednym warunkiem. No pod jakim warunkiem? Pod jakim? Że przypomnisz sobie w końcu, kim jesteś. Dokładnie! Mamy już dosyć tego nastolatka! Ale no co wy za głupoty gadacie? No przecież jestem Kamil! Nie! No. Przypomnij sobie, kim naprawdę jesteś! No skup się, tata, dasz radę! Kim jestem? Trzeba się skupić mocno, przypomnieć sobie. Tata nie skupia się za bardzo, bo jest coś w biskucy. Coś sobie przypominam. Tak? No, co ty przypominasz? Tak, jestem dorosły, mam na imię Wiesław i jestem opiekunem słoni w zoo. O nie! Drugie podejście. Dobra, coś mówiliście. Pamiętam, Mariusz jestem... Mariusz, dalej. I jestem ważnym w szkole. No. Nie, źle, no. Jaki woźny. No przypomnisz sobie w końcu, czy nie? Jestem Mariusz i... Przypomniałem sobie! Tak! Jestem Mariusz! Jestem waszym tatą, twoim mężem, jesteśmy numerami! Tak! To jestem ja! Wróciłem! Spadłem za miny! Znowu! No jeszcze! Tata wrócił! Super! Tak! No proszę bardzo! Cieszę się, że w końcu jesteś sobą! Super! Ja też się cieszę, że wróciłem! Sorry za wszystko! Żonka, nie jesteś stara, co? Ty jesteś młodziutka, no! Okej, wcinamy! Okej, wszystko dobrze się skończyło, tata odzyskał pamięć. Jeśli wam się podobało, dajcie super, a łapki w górę i subskrybujcie. Pa!